No cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Tak jak ostatnio pisałem na naszej grupie, tak, wrzuciłem tam wątek nigdy więcej nie trać, tak teraz w tym filmie chciałbym właśnie pokazać, jak ta strategia może działać. I tak jak wspominałem, jak ktoś na przykład griduje, tak, to z reguły gra w sposób jednostronny. Załóżmy, że otworzył gdzieś tutaj sela, tak, w tym miejscu i cena idzie pomimo wszystko do góry, to on znowu otwiera sela, później cena pomimo wszystko idzie do góry, to otwiera kolejnego sela, dopiero później, jak jest to złamanie, tak, to on tutaj zarabia. Natomiast w rzeczywistości, jeżeli korzystamy z klucza martyngałowego, to nie musimy grać jakby tak jednostronnie, ale możemy otwierać transakcje zarówno na buy, jak i na sell w różnych kierunkach. I najważniejsze jest tylko to, żeby zachować tutaj tą nierównowagę wolumenów, czyli ten mnożnik taki. Jeżeli to będzie na przykład mnożnik razy 2, no to pierwszą transakcję, może powiedzmy tak, to nie jest tak, że my otwieramy jakąś tam transakcję i na tej transakcji zarabiamy. Tak naprawdę to my rozpoczynamy cykl, tak, transakcyjny i ten cykl transakcyjny, on powinien zakończyć się jakimś naszym określonym celem, tak? Czyli załóżmy, że nasz cykl transakcyjny będzie wynosił 10 transakcji, ale to też nie jest tak, że to musi być 10 transakcji. Czyli zanim osiągniemy cel, załóżmy, że założymy sobie cel, że chcemy zarobić 10 dolarów, tak? To rozpoczynamy cykl transakcyjny i my możemy to 10 dolarów zarobić w pierwszej transakcji, możemy to 10 dolarów zarobić w ciągu, nie wiem, dwóch, trzech, czterech, w ciągu sześciu nawet transakcji, maksymalnie w ciągu 10 transakcji. Jeżeli w ciągu 10 transakcji, powiedzmy, nie zarobimy, tak, tych 10 dolarów, wtedy zatrzymujemy cały cykl i rozpoczynamy od nowa, tak? I każdy z takich cyklów zaczyna się od pierwszej transakcji. Ta pierwsza transakcja nazywa się transakcją inicjacyjną, czyli z reguły jest to najmniejszy jakiś taki wolumen transakcyjny i ja w tym przypadku wykorzystam tutaj jeden mikrolot, tak? I jeżeli sobie na przykład, załóżmy, że gramy sobie jakąś tam strategię price action, tak? Analizujemy sobie, tutaj są szczyty, dołki, tak? I teraz tak, w tym momencie tutaj mamy jakąś konsolidację, no to sobie postawimy zlecenie na wybicie z tej konsolidacji, tak? Ja sobie dam tutaj kup jeden mikrolot, tak? Dam sobie złóż zlecenie i sobie tutaj będę przewijał wykres i zobaczymy, co się dzieje, tak? Który idzie. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa, bo jeżeli tutaj ustawiłem sobie na kup, czyli zlecenie przeciwstawne zawsze muszę ustawić w miejscu, gdzie ewentualnie bym postawił stop lossa, tak? Czyli hipotetycznie, jeżeli bym postawił stop lossa pod konsolidacją, no to tutaj sobie na przykład złożę zlecenie sprzedaj, tak? Natomiast już tutaj złożę to zlecenie według mnożnika razy 2, czyli jeżeli pierwsza transakcja była jednym mikrolotem, to druga transakcja będzie dwoma mikrolotami, natomiast trzecia transakcja będzie już też razy 2, czyli będzie czterema mikrolotami, piąta transakcja będzie razy 2, czyli będzie ośmioma mikrolotami i tak dalej, tak? Czyli w tym momencie tą transakcję sobie złożę tutaj dwoma mikrolotami, tak? Damy tu zlecenie. I teraz mamy, no i teraz sobie będziemy patrzeć. Tu mi aktywowało tą transakcję. I teraz ważna sprawa, ja tej transakcji nie mogę zamykać, ona musi być cały czas w grze, tak? I będziemy sobie szli dalej, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Przy czym bardzo ważne, żeby tutaj obserwować to, co tutaj jest, tak? Czyli moim targetem jest w tym momencie 10 dolarów, tak? No i zobaczymy, jak się zachowa cena. Widzimy, że cena spadła, tak? Wybiła mi tą transakcję, tak? No i dobra, jeżeli mi wybiła tę transakcję, jeżeli cena będzie dalej spadać, no to będę trzymał, aż zarobię. A jeżeli ona znowu zawróci, to będę otwierał kolejną transakcję, tak? Czyli zobaczymy teraz, co się dzieje. Tak, zobaczymy, widzicie? Ta transakcja, tak naprawdę ta transakcja pierwsza została tu schedżowana przez tą transakcję, a z tego powodu, że jest różnica wolumenów, tak? Że tutaj było 1 mikrolot, tu jest 2 mikroloty, no to w tym momencie mimo wszystko ona jeżeli by spadała dalej, to ona by zarabiała. No, niestety, no tak to jest na rynku, że cena się niestety cofnie, zrobi coś takiego, tak? Czyli w tym momencie ona się zbliża już do tego znowu poziomu powyżej, tak? Czyli jeżeli miałbym zanegować tą transakcję na sell, no to postawiłbym stop lossa tutaj, tak? To w tym momencie dam znowu sobie tutaj stop kupowaniu 0,4, tak? 4 mikroloty. Czyli już mam trzecią transakcję, tak? W tym momencie już mam trzy transakcje położone, no ale zobaczymy, co się stanie, tak?
i czy ona pójdzie, tak? Zobaczymy, co tu będzie, co się będzie działo dalej z ceną, tak? Ja sobie może to jakoś przewinę, tak? O, widzimy, że nam teraz aktywował tą transakcję. I teraz zobaczcie, taka sytuacja, tak? Ta transakcja tutaj traci, tak? Bo to jest na sell. Natomiast co się stało? Z powrotem ta transakcja, która tu została otwarta mikrolotem, zarabia, tak? I ta transakcja 4 mikrolotami również jest tutaj w zysku, czyli w tym momencie generuje mi zysk 5 mikrolotów, a 2 mikroloty tracą. Także zobaczcie, jakie tu jest rozłożenie, tak? Czyli pierwsza transakcja mamy, ta 1 mikrolot jest w plusie, tak? Druga transakcja jest w minusie, tak? Trzecia transakcja jest w lekkim plusie, tak? Na razie nasza strata nie jest zbyt poważna, tak? Jest bardzo mała, pomimo tego, że mamy 3 transakcje w grze, tak? Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Idziemy sobie dalej z tym. Zobaczymy, co cena zrobi. Widzimy, że cena nam rośnie, tak? W tym momencie być może złapaliśmy trend, tak? W końcu, tak? No i widzimy, że już mamy tutaj 11 dolarów. I co teraz w tym momencie robimy? W tym momencie, jeżeli mamy te 11 dolarów, tak, to nie trzymam już tak o dalej, że to sobie leci, bo tak naprawdę nie wiemy, bo to jeszcze może cofnąć, ale po prostu zamykam wszystkie te 3 transakcje naraz, tak, czyli kończę ten jeden cykl transakcyjny. Jeżeli skończę, ja sobie to pozamykam, tak, zamknij, gdzie to jest, może inaczej ja to zrobię, Ctrl F4, tak, ale muszę jakoś pozamykać te transakcje, ja nie wiem jak. Zamknij wszystkie pozycje i zamówienia, tak? O, naraz sobie zamówiłem, zarobiłem, tak? No i teraz znowu robię sobie jakąś tam analizę, tak? I sobie otworzę gdzieś tą transakcję. Załóżmy, o tutaj będziemy grać na wybicie jakby z tego szczytu, tak? Ja sobie tam tutaj kupujemy i znowu zaczynam, słuchajcie, kolejny cykl transakcyjny od jednego mikrolota przykładowo, tak? Robię sobie 0,1, tak, ustawiam, tak, i zobaczymy, co się stanie. Aha, stop loss, jeżeli stop loss byłby tu pod tym dołkiem, no to sobie tu jeszcze muszę dać 0, tak, 2 mikroloty stop lossa. To nie jest stop loss, ale to jest tak naprawdę transakcja przeciwstawna, tak, i my sobie tutaj, jest anulowane, niestety, ale cena się cofa, anulowała nam teraz tą transakcję. Jeżeli, znaczy nie anulowała, tylko aktywowała nam tą transakcję. Jeżeli nam aktywowała tą transakcję, no to wiadomo, do tej transakcji musimy się zastanowić, gdzie ewentualnie postawilibyśmy hipotetycznego stop lossa. Jeżeli tu, no to w tym momencie stawiamy znowu transakcję przeciwną i znowu stawiamy 0,4, tu będzie, to już będzie 4 mikrolotami, tak? Czyli zgodnie z mnożnikiem razy 2. Tak, i mamy, i teraz patrzymy, co się będzie działo dalej, tak? Na razie nam to spada, tak? Czyli widzimy, że nasz jakby cykl transakcyjny zarabia, tak? Pozycja, która została otwarta jednym mikrolotem, ona traci, natomiast pozycja 2 mikrolotami, ona zarabia, tak? No i zobaczymy, co się stanie. Widzimy, że cena nam dalej spada. Tak, no ale niestety mamy tylko 83 centy, a nas interesuje, tak? Interesuje nas 10 dolarów, także z reguły będziemy otwierać więcej tych transakcji, nie tylko 2 czy 3. No ale czasami się może zdarzyć taki silny trend, że tymi 2 mikrolotami nawet nam zrobi te 10 dolarów. No ale zobaczymy, co się stanie dalej, tak? Jak się zachowa cena. Widzimy, że idzie tutaj, tak? Na razie trzymamy, dopóki jest to w zysku. Jest jakaś, być może nawet jakaś, trafiliśmy tu na jakąś konsolidację, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Widzimy, że cena idzie do góry, a tutaj niestety, tutaj mamy już na buy, także jesteśmy zabezpieczeni, tak? O, widzimy, tu nam wybiło, tak? Aktywowało kolejną, tak? I już tu, zobaczcie, mamy 9,96, tak? Jak tylko będziemy mieli 10, o, już mamy 11,50. I w tym momencie, słuchajcie, znowu zamykam wszystko, tak? Zamknij wszystkie pozycje zamówienia. I znowu mamy to zarobione. I tak, słuchajcie, i tak w kółko, słuchajcie, i nie ma obawy, aby się martwić o to, żeby stosować stop lossa, ponieważ tam, gdzie nam wybije stop lossa, to my tak naprawdę możemy tam zarabiać, tak? I otworzyć tam kolejną transakcję.
No i tak to mniej więcej powinno wyglądać i w ten sposób powinno się grać. A zatem słuchajcie, trzymajcie się, dziękuję za wam za uwagę, cześć.